Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na wykładzie, pogadance o Unii Brzeskiej. Dlaczego Unia Brzeska? Dlaczego akurat taki temat wykładu? Może dlatego, że za bardzo nikt nie chce o tym fakcie historycznym mówić. Jest on niewygodny dla wielu, zwłaszcza dla polskich katolików, których jest bardzo dużo i którzy by chcieli o tym wydarzeniu zapomnieć jak najwcześniej, jak najmocniej. Bo w sumie nie ma się co chwalić. Unia Brzeska to był, jak sama nazwa wskazuje, Unia, więc jakieś zjednoczenie. To była próba zjednoczenia Kościoła katolickiego z prawosławiem na warunkach Kościoła katolickiego. Zresztą próba nieudana. I skutki tego nieudania, skutki tego, że to się nie powiodło, są dramatyczne wręcz i zapomniane. Często dziwimy się, skąd się wzięła takie pasmo nieszczęść Polski w XVII, XVIII, XIX wieku. No to zajrzyjmy do Unii Brzeskiej. Unia Brzeska miała miejsce w 1595 roku. To jest koniec XVI wieku. Jaka była wtedy sytuacja w Polsce? Była świetna. Po prostu była super sytuacja. To był tak zwany złoty wiek Polski. Wprawdzie ten złoty wiek bardziej był w początkowej fazie wieku XVI, już pod koniec były pewne symptomy, że ten złoty wiek się kończy, ale było dobrze. Gospodarczo było świetnie, dlatego że Polska robiła doskonałe interesy na zbożu. Koniunktura na zachodzie Europy na polskie zboże była bardzo dobra, ceny były wysokie. Polacy mieli port w Gdańsku oraz spławne rzeki. No i jeszcze na Ukrainie mieliśmy bardzo duże latyfundia, czyli takie ogromne pola, na których pracowali, i to właśnie ciekawostka, pracowali kto pracował? Pracowali prawosławni chłopi, czyli chłopi w dodatku pańszczyźniani, a więc to była praca niewolnicza. No i ten fakt potem się okaże, że przestanie być taką zaletą naszego kraju, wręcz przeciwnie, stanie się naszą kulą u nogi trochę. Ale póki co jest dobrze. Polska gospodarka kwitnie rzemiosło, kwitnie produkcja zbrojeniowa, kwitnie ludwisarstwo, odlewnictwo, takie rzeczy bardzo dobrze się tam dzieją. Sytuacja międzynarodowa jest też w sumie dobra pod koniec. No, wprawdzie mamy bardzo niebezpiecznych wrogów, ale jesteśmy jedną z trzech największych potęg europejskich. Oprócz Rosji, oprócz Imperium Osmańskiego, Polska to są trzy największe siły europejskie, militarne siły. Tylko że z tymi naszymi sąsiadami mamy oczywiście problem, bo trochę wojujemy, ale wygrywamy te wojny. No, na przykład w 1582 roku wygraliśmy ciąg bitew o Inflanty z Iwanem IV Groźnym. Pokój w Jamie Zapolskim był bardzo dla nas korzystny. Zdobyliśmy Połock. To, że przy okazji Batory tam wymordował wszystkich Żydów, jak tylko zdobył, oraz wyrzucił wszystkich prawosławnych z cerkwi, to jest taki drobiazg. Ale było dobrze. Polska ma około 1 000 000 km². Jest państwem prawie największym w historii, bo jeszcze potem było trochę większe. Czyli jest dobrze. Mieszka w Polsce 11 milionów Polaków, z czego aż 4 miliony to są prawosławni. 5 milionów katolików, 2 miliony różnych. Żydzi, Ormianie, Menonici, Arianie, bracia czescy i wiele innych grup religijnych. I można powiedzieć, że wszystko jest bardzo dobrze. Rządzi król nowy. W 1584 roku wstąpił na tron Zygmunt III Waza. No i można było powiedzieć, że to też jest dobry król, no bo ze świetnej dynastii. Wprawdzie na początku są trochę z nim problemy, bo on nie chce rządzić w Polsce. Wziął te królestwo, wziął tę posadę tylko dlatego, że chciał sprzedać ten tron Maksymilianowi III Habsburgowi, po to, żeby razem z wojskami Maksymiliana odebrać tron szwedzki
Karolowi IX Sudermańskiemu, bo w zasadzie o tron szwedzki bardziej, na tronie szwedzkim bardziej Zygmuntowi III Wazie zależało, dlatego że Szwecja utraciła katolicyzm, protestanci przegonili katolików, a on chciał wrócić do swojej ukochanej Szwecji, bo to był przecież Szwed, właściwie pół Szwed. I chciał tam wrócić, to go interesowało tylko. Ale jak już się na tym tronie polskim trochę okrzepł, jak się okazało, że z tym Maksymilianem mu nie wyjdzie i okazało się, że będzie jednak królem Polski dalej, że musi musi wziąć to na klatę, jak to mówię, no to pomyślał sobie, co tu zrobić, żeby teraz tych ponad 30%, no prawie 40% prawosławnych przerobić na katolików. No i był pewien problem, bo nie wiadomo było, jak to zrobić. Natomiast to, że można było to zrobić, no to rzeczywiście można było, dlatego że prawosławie było w bardzo dużym kryzysie. Prawosławie, mniej więcej w XIII wieku, w połowie XIII wieku, Tatarzy napadli na Ruś Kijowską i zniszczyli ją dokumentnie. Ruś Kijowska upadła. Potem już prawosławie się nie podniosło. Byli na przykład duchowni prawosławni, niestety, ale nie byli właściwie wybierani. Duchownych prawosławnych wybierali polscy królowie na terenie Rzeczpospolitej. Tak samo na Litwie, tak samo wszędzie. To jest niezgodne z postanowieniami soborów, właśnie pierwszego soboru powszechnego, gdzie jest wyraźnie było powiedziane, że biskupów mogą wybierać tylko i wyłącznie inni biskupi. Ale ta zasada była łamana, co świadczyło o bardzo słabej kondycji tego prawosławia, bo ci biskupi byli zależni od kogo? Od królów. Ale nie tylko, też od panów wielmożnych, którzy płacili królom za powoływanie akurat tych biskupów, których oni chcieli. Tak samo lud chłopski był słaby, jeżeli chodzi o religię, nie znał tych zasad religijnych. Zresztą, jeśli chodzi o znajomość zasad religijnych, to tak jak do dzisiaj popatrzymy na to, no to też nie za dobrze jest w polskim społeczeństwie ze znajomością tej religii. Ale tak czy tak, prawosławie było w odwrocie. Wprawdzie były pewne takie gesty ku prawosławiu, aby ich jednak dowartościować. Król Władysław Warneńczyk w 1443 roku w Budzie wydał przywilej, na podstawie którego zrównywał prawami biskupów czy duchowieństwo prawosławne i katolickie. Później się królowie powtarzali ten przywilej, ale to był tylko przywilej na papierze. Faktycznie, i dotyczył tylko duchowieństwa. Faktycznie prawosławie było prześladowane i szykanowane przez ten cały XVI wiek. Na czym to polegało? No, na przykład na tym, że nie pozwalano obsadzać stanowisk. Prawosławie mieli duży kłopot z otrzymaniem dobrego stanowiska. Na dobre stanowisko mógł się zasiąść tylko katolik. Prawda? Poddawano wątpliwość w ogóle prawdziwość tego prawosławia. Prawosławie było religią, która była podejrzewana o to, że ich chrzest jest niewłaściwy, jest nieważny, że jest to w ogóle schizma, są to schizmatycy. Tak się mówiło na prawosławnych, zresztą dzisiaj też się czasami mówi na prawosławnych, że to są schizmatycy, zresztą nie tylko na prawosławnych. Także w takiej słabej kondycji prawosławie, plus to, że Polska jest bardzo silna, bardzo mocna, plus ta nierównowaga, jeżeli chodzi o wyznania, ponieważ po Unii Lubelskiej, która była w 1569, 20 parę lat wcześniej, jak ci prawosławni nagle znaleźli się, można powiedzieć, że to było nagle, w granicach Rzeczpospolitej obojga narodów, bo tak się nazywało państwo polskie wtedy, no to trzeba było coś z tym fantem zrobić. Nie było tylko pomysłu jak. Ale pomysł sam się nadarzył. Po prostu król Władysław III Waza, tu jeszcze powiem taką jedną rzecz, że Władysław III Waza był to tak, przepraszam, oczywiście Zygmunt III Waza był to tak ciekawy król, tak bardzo katolicki, że każdy dzień rozpoczynał podwójną mszą. Jedna msza mu nie wystarczała. Oczywiście potem były roraty, godzinki, litanie i tak właściwie cały dzień. No, miał tam przerwę na inne różne rzeczy, bo okazało się, że też był znanym i bardzo mocnym kobieciarzem i hulaką. Ale to jedno drugiemu, jak widać, nie,
nie przeszkadzało. Więc ten Zygmunt III Waza bardzo chciał rechrystianizować i ponownie ochrzcić prawosławnych. Nie miał do tego żadnego pretekstu, aż ten pretekst sam się pojawił, ponieważ Jeremiasz II, patriarcha Konstantynopola, wybrał się do Polski, no bo wiedział, że jest w polskim prawosławiem źle, zresztą nie tylko w polskim. Konstantynopol był od 100 lat pod panowaniem Turków. I patriarchowie konstantynopolscy, którzy sprawowali zwierzchnictwo nad całym prawosławiem, a zwłaszcza nad metropolią kijowską, czyli metropolią tą, która była w Polsce. Cała Polska była metropolią, znaczy Kijów miał status metropolii, a Polska była pod metropolią kijowską. Taka była, nie wiem, polska Częstochowa, może nie polska Częstochowa. No, Kijów to było najważniejsze miasto i tam przebywał metropolita kijowski. Wówczas był to Onisifor Dziewoczka. Mówili na niego, że to się nazywał Dziewoczka, ale mówili na niego, pseudonim miał Dziewotka, ponieważ on po prostu spożywał nadmierne ilości alkoholu oraz ogólnie bardzo źle się prowadził i był słabym przywódcą polskiego prawosławia. Jeremiasz II postanowił go wyrzucić z tego stanowiska i na jego miejsce powołał takiego archimandrytę mińskiego, Michała Rochozę. Archimandryta to jest przełożony z bardzo ważnego klasztoru. Problem tylko jest w tym, że Jeremiasz II nie wiedział, że Rochoza jest zagorzałym przeciwnikiem prawosławia. Jest po prostu, można powiedzieć, wrogiem prawosławia. Dobrał sobie jeszcze takiego następnego swojego znajomego, biskupa łódzkiego, Cyryla Terleckiego, który również bardzo chciał zaszkodzić prawosławie, znaczy chciał połączyć prawosławie z Kościołem Rzymskim, ponieważ takie tendencje dołączenia prawosławia z Kościołem Rzymskim były już wcześniej. Była na przykład Unia Liońska, w XIII wieku była, później, 100 lat później była Unia Florencka, to były unie, które łączyły prawosławie. Prawosławie się w sumie połączyło z katolicyzmem, tylko że niższe warstwy, czyli duchowni niżsi oraz społeczeństwo nie uznało tego. Ponieważ tam była jedna rzecz, był prymat papieża. A prawosławie chciałoby się nawet może połączyć z katolicyzmem, ale na zasadzie takiej, że papież byłby tak zwanym primus inter pares, czyli pierwszym wśród równych. Natomiast to jest za mało katolikom. Katolicy chcą, żeby papież był papieżem, czyli zwierzchnikiem całego kościoła, również prawosławnego. Na to się prawosławni nie godzą i te procesy trwają już od w sumie 1000 lat i trwają do dzisiaj, bo do dzisiaj mówi się w kościele katolickim i prawosławnym o możliwości pojednania, o możliwości stworzenia jednego kościoła. Natomiast warunki takie, tylko pod zwierzchnictwem papieża mówią katolicy, pod symbolicznym zwierzchnictwem tylko mówią prawosławni. Tak, ale wracajmy do Rochozy i Terleckiego. No to byli tak zwani unici, czyli ci, którzy chcą połączyć Kościół katolicki z prawosławnym na zasadzie takiej, żeby były to kościoły pod zwierzchnictwem papieża. Tam było jeszcze kilka, w ogóle można powiedzieć dlaczego. Dlaczego, czy źle im było w prawosławiu? No było im źle. Było im źle z tego powodu, że prawosławie było prześladowane, a prześladowanemu się gorzej żyje niż prześladowcy. Nie wiem, jak to jest naprawdę, ale tak mówią, że tak jest. Druga sprawa, powstały bractwa cerkiewne, stauropigialne. Bractwa stauropigialne, czyli niezależne od biskupów, czyli powoływane przez samego patriarchę Konstantynopola, a więc takie, które miały ogromną władzę. Te bractwa kontrolowały hierarchów, czyli kontrolowały biskupów prawosławnych. Co się biskupom nie podobało, ponieważ oni mieli bardzo dużo na sumieniu i nie chcieli, żeby ktoś patrzył im na ręce. A to, co mieli na sumieniu, to każdy wie mniej więcej. Pieniądze, rozpusta, no i inne uciechy. I dlatego woleli być hierarchami katolickimi, bo katolickim nikt na ręce nie patrzył, tak jak dzisiaj nie patrzy. Mamy tego przykłady w postaci zupełnego oderwania od realiów, od prawnych hierarchów kościelnych, kościoła katolickiego.
Tak samo wtedy. Tym bardziej byli, można powiedzieć, bezkarni w swoich działaniach, więc każdy wolał. Zgromadziła się taka grupa właśnie na czołowych takich działaczy prounijnych, to właśnie oprócz Rochozy i Terleckiego jeszcze pojawił się Hipacy Pociej. On był akurat takim kasztelanem brzeskim. No, Brzeg dobrze leżał po prostu, bo leżał w środku między Warszawą, Wilnem a Kijowem, więc no i poza tym lubili się z Terleckim. I postanowili działać. Postanowili zgłosić do króla pomysł stworzenia Unii. Zrobili dwa takie zebrania. Jeden był w Bełdzie, drugi był w Łódzku. Drugi był w Sokalu, gdzie uchwalono takie artykuły sokalskie. I z tym projektem, to były dwa tajne zjazdy, z tymi tajnymi dokumentami poszli do króla, powiedzieli, chcemy stworzyć Unię. Król mówi, no o to mi chodzi właśnie. Zrobimy Unię, czyli połączymy dwa kościoły. Tylko że król powiedział tak, no tak, ale żeby zrobić takie dwa kościoły, to prawnie, to musi papież dogadać się z patriarchą Konstantynopola. Nie było mowy, żeby papież dogadał się, znaczy papież by chciał pewnie, ale patriarcha Konstantynopola, Jeremiasz II nie miał na to najmniejszej ochoty, bo to by oznaczało zniszczenie prawosławia, przecież nie o to chodziło. W związku z tym król wpadł na taki pomysł, że odbędzie się delegacja. Delegacja prawosławnych, ale już prounijskich biskupów do Rzymu. Tam urzędował Klemens VIII, papież, który wcześniej, jeszcze parę lat temu, był legatem papieskim w Polsce, jako Hipolit Aldobrandini. Znaczy tak się nazywał po prostu, no, był legatem, jednym z wielu legatów. I ci wszyscy legaci robili taką krecią robotę, no, namawiali po prostu królów kolejnych, żeby coś z tym prawosławiem zrobić, bo zwłaszcza po Unii Lubelskiej, kiedy było tych prawosławnych bardzo dużo. Więc taki orszak się stworzył, czyli Pociej i Terlecki wraz z grupą kilkudziesięciu biskupów, wyższych, może tak, nie może nie biskupów, ale wyższego duchowieństwa. Tam byli również przełożeni klasztorów, monastyrów, więc taka grupa w 1595 roku udała się do Rzymu. Oczywiście trzeba tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że oprócz tych prounijnych biskupów i hierarchów prawosławnych, była też grupa opozycjonistów. Największym z nich był Konstanty Ostrogski, Konstanty Wasyl Ostrogski, bo Konstantych Ostrogskich było kilku, ale Konstanty Wasyl Ostrogski to był wojewoda kijowski. Namówił jeszcze kilku innych, takich jak Gedeon Bałaban, jeszcze było tam paru innych tych hierarchów. Oni stworzyli opozycję, powiedzieli, że nie zgadzają się na to, żeby ten orszak pojechał do Rzymu. Nawet zapowiedzieli, że stworzą taką grupę zbrojną, która pojedzie i nie pozwoli na wyjazd tego orszaku. I zapowiedzieli nawet, że posuną się do morderstw. Po prostu wymordują tych biskupów, którzy chcą zdradzić prawosławie. Zygmunt III Waza się o tym dowiedział, pogroził palcem tym opozycjonistom. No i opozycjoniści pozwolili na wyjazd tego orszaku do Rzymu. To było ciekawe, bo dwa miesiące jechali do tego Rzymu, w końcu przyjechali. Mamy grudzień 1595 rok. Obchodzimy właśnie okrągłą 423. rocznicę tego wydarzenia. I w tym momencie następuje spotkanie. Papież przyjął delegację, ale co ciekawe, on przyjął delegację nie jako biskupów unickich, ponieważ papież nie uważał w ogóle prawosławnych za równoprawne osoby do rozmowy. On przyjął ich i przyjął ich deklarację przejścia, przyjął deklarację przejścia na Kościół unicki, ale Kościół unickiego jeszcze nie było. Zrobił się taki pad prawny, nie było wiadomo, co z nimi zrobić, bo to byli tak, byli prawosławni, którzy przyjechali do papieża katolickiego, ale prawosławni, którzy powiedzieli, że my już nie chcemy być prawosławni, chcemy być pod papieżem. Papież się zgodził, powiedział w porządku, ale ja mogę was przyjąć tylko jako biskupów, czy mogę was przetransformować na biskupów katolickich. Czyli jak
do Rzymu, bo to jeszcze nie było na Watykanie. Jak przyjechali do Rzymu biskupi prawosławni, to wyjechali biskupi katoliccy. Nie unijscy, tylko katoliccy. Czyli normalni, nie tylko oni, ale wszyscy prawosławni podczas tego spotkania z papieżem, podczas podpisywania dokumentów, zostali włączeni w poczet Kościoła katolickiego. Czyli można powiedzieć, że formalnie Kościół prawosławny przestał istnieć w tym momencie. Tylko że było to absolutnie bezprawne, no bo bez zgody na przykład patriarchy Konstantynopola, więc to absolutnie niemożliwe. Więc papież powiedział, że w związku z tym, że żeby to zrobić to mocne tak prawnie, to trzeba będzie zwołać do gdzieś w Polsce zrobić synod ziemski. Synod może nie ziemski, tylko synod, a raczej sobór. Sobór prawosławny, który przekaże swoją władzę uda się pod zwierzchność Kościoła katolickiego. No i coś takiego właśnie miało miejsce. To była właśnie ta Unia Brzeska, o której dzisiaj jest mowa. Więc to było się w Brześciu litewskim. Dzisiaj jest to miasto poza Polską, ale niedaleko, bo nad Bugiem. I w tym mieście odbył się ten sobór. Ale co ciekawe, przyjechały trzy strony. To dziwne, bo przecież jak jest umowa, to powinny być dwie, ale przyjechały trzy. Strona katolicka, strona unicka i strona prawosławna. No i teraz co zrobić, żeby z tego wszystkiego powstał Kościół unicki? Bo celem tej Unii Brzeskiej było powstanie Kościoła unickiego i taki Kościół powstał. Powstał Kościół, który się nazywał Kościołem unickim. Ale jak do tego doszło, do tego powstania? W sytuacji dosyć dziwnej doszło. Doszło do... To, o kurczę, 18:40. Doszło do tego, dlatego było to dziwne, że jak mogły się trzy strony ze sobą spotkać? Mogły, ale spotkały się strony katolicka i unicka razem, a prawosławnych nie przyjęto. Powiedziano prawosławnym, wy tutaj jesteście niepotrzebni. A prawosławni też przybyli w grupie aż około 300 osób. Natomiast część unicko-katolicka to było około 30 osób. Hipacypociej, który rządził Brześciem, zamknął wszystkie cerkwie, klucze miał przy sobie. Jedną cerkiew świętego Mikołaja otworzył, gdzie odbyły się te właśnie obrady części katolicko-unickiej. Prawda? Więc prawosławni mówią, to teraz my też tam chcemy przyjść. I pukają, my też jesteśmy, weźcie nas też do tego. A unici, katolicy, katoliko-unici powiedzieli, że nie, że wy jesteście obok, sobie tam bądźcie, ale was to nie przyjmujemy, bo my tutaj sami podpiszemy tę Unię Brzeską między sobą. No i rzeczywiście powstał kolejny problem. No bo jak można podpisać jakąkolwiek umowę sami z sobą? To jest tak, jakby ktoś chciał kupić samochód od kogoś i podszedł do tego kogoś i sporządziłby umowę, po czym byłby jednocześnie kupującym i sprzedającym, podpisałby i wziąłby samochód, prawda? W Brześciu odbyło się takie wydarzenie, właśnie, że taki dokument został podpisany między katolikami, a między unitami, czyli katolikami. Prawosławni na to wszystko powiedzieli, to jeżeli oni nas nie wpuszczają, to my sami zrobimy sobie swój sobór. I rzeczywiście prawosławni powołali swój sobór prawosławny. W związku z tym Unia Brzeska to są dwa sobory. Jeden sobór to jest katolicki, a drugi to jest sobór prawosławny. Prawosławny sobór oczywiście potępił próby tej Unii. Obłożył klątwami wszystkich dawniej prawosławnych, czyli tego Pocieja, Rachozę, Terleckiego. Te klątwy oczywiście nic nie działały, ponieważ papież Klemens VIII te klątwy anulował, prawda? Więc już oni byli bezpieczni, prawda, z tymi klątwami. Ale tak czy tak, ten sobór się odbył i można powiedzieć, że jeszcze była jedna próba. Otóż po stronie katolickiej byli jezuici, między innymi Piotr Skarga.
I znany Piotr Skarga, jak wszyscy wiem, to był zagorzały zwolennik Unii i zagorzały przeciwnik i wróg prawosławia. I Piotr Skarga jeszcze przyszedł do części, do tych prawosławnych, którzy urzędowali w willi Rajskiego. Rajski to był taki protestant. Protestanci z prawosławnymi wtedy się bardzo dobrze znali i dobrze się wspierali razem. Piotr Skarga poszedł do Konstantego Ostrogskiego i prosił i zaczął go wręcz błagać. To jednak podpiszcie tę unię naszą, co myśmy podpisali. Parafujcie, że wy też się na to zgadzacie, bo inaczej to będzie no, takie trochę dziwne. No my sami z sobą podpisaliśmy. Ale oczywiście Ostrogscy się nie zgodzili, tam jeszcze były inni Ostrogscy, Aleksander, też się nie zgodzili na to. Tak samo był tam jeszcze też Nicefor, czyli przedstawiciel patriarchy Konstantynopolskiego, Jeremiasza II, który akurat rok wcześniej umarł. Także ta Unia Brzeska była podpisana pod nieobecność, bo nie powołano nowego patriarchy. Nie było patriarchy Konstantynopola, był tylko ten Nicefor, który był prawnym przedstawicielem, egzarchą. Miał do tego pismo odpowiednie. Natomiast, czyli sobór ten prawosławny był pełnoprawny i mógł podejmować decyzję, natomiast tamten sobór katolicki, katolicko-unicki, był niepełnoprawny, bo jedni sami z sobą podpisali ten układ. Można powiedzieć, że Unia Brzeska to wydarzenie historyczne, które po prostu pokazuje, że nieważne jest prawo, nieważne, można prawo łamać, można prawo omijać. Skąd my to znamy? Ważne, żeby skutek był dobry. No i skutek był dobry, bo rzeczywiście sobór został uznany przez króla Zygmunta III Wazę i zaraz potem Zygmunt III Waza ogłosił po prostu delegalizację Kościoła prawosławnego w Polsce. Kościół prawosławny został zdelegalizowany. Uprawianie tej religii było zabronione. I rozpoczęło się. Rozpoczęły się rzeczy straszne, takie, które można powiedzieć, że w naszej historii Polski nie słyszy się w ogóle o tym, że Polacy robili coś złego innym. To w tym wypadku robili też Polakom, no bo to byli też Polacy, chociaż to byli Rusini. Na wschodzie Polski i w Litwie, i na Ukrainie żyli ludzie, którzy posługiwali się językiem, czy mieszanką dialektów ruskich. Dzisiejszy współczesny litewski język nie ma nic wspólnego z litewskim językiem, które był używany w Rzeczypospolitej obojga narodów w tej części litewskiej. Na czym polegały te wszystkie szykany, które się rozpoczęły? One polegały na tym, że organizowano komanda, czyli takie grupy zbrojne, które po prostu terroryzowały wsie, które nie chciały się poddać tej Unii Brzeskiej. A więc przyjeżdżano. Nawet sam Terlecki z Pociejem też organizowali takie wyprawy. Wyglądało to w ten sposób, że taka grupa złożona z kilkudziesięciu konnych, prawda, jeźdźców, uzbrojonych w szable, prawda, i inne rzeczy, sznury do wieszania, przyjeżdżała do takiej wioski i brała takiego popa prawosławnego, który nie chciał przejść na Unię, no, golono mu brodę na początek, ale potem grabiono, palono, mordowano. Ulubionym sposobem mordowania było wrzucanie tych ludzi do studni. To było podwójnie bestialskie, ponieważ studnia bywała, bo że jedna wioś miała jedną studnię, trzeba było kopać drugą studnię. Pomijam to, że oczywiście rzucano oczywiście żywcem, no bo przecież jakże inaczej. Kościoły palono, domy prawosławne palono i taki proceder zaczął trwać zaraz po Unii po Unii Brzeskiej. Dodatkowo na Ukrainie wybuchło powstanie Semena Nalewajki. Czy to powstanie już 2 lata wcześniej też było, ale ono trochę przygasło. Na wieść o tym, że zabrano nam kościół prawosławny, kozacy chwycili za broń. No to była straszna masakra, bo Zygmunt III Waza puścił tam hetmana Żółkiewskiego z regularnym wojskiem, który po prostu tak spacyfikował całą Białoruś i Ukrainę, czyli te rejony białoruskie i ukraińskie. No krew się polała okropna. Tego Nalewajkę do Warszawy przywieziono i go tam obcięto mu głowę, spalono żywcem i takie różne rzeczy. Warszawy podobnie potraktowano jak Kazimierza Łyszyńskiego 100 lat później. Bo Kazimierz Łyszyński też w Warszawie, ale
ale to było 100 lat później. Dzień dobry. I te, no, jak się bronili prawosławni? No, bronili się w ten sposób, że zeszli do podziemia. Organizowano takie, czy budowano takie, no, cerkwie polowe w lasach. I odbywały się msze w lasach. Zresztą popi prawosławni nie mieli prawa przebywać w miejscowości, we wsi, w mieście, gdzie jest cerkiew. W ogóle jakakolwiek, czy unicka, czy nie unicka. Nie wolno było im przebywać. Fakt przebywania popa w takiej miejscowości był wystarczającym do tego, żeby wykonać na nim natychmiastową karę śmierci. Co zresztą wykonywano, ponieważ były często wsie katolicko-prawosławne i ta część katolicka chętnie donosiła do odpowiednich władz, że tutaj właśnie mieszka pop, a nie wolno mu. Te represje trochę przycichły w 1606 roku, ponieważ Polska rozpętała wojnę, najpierw Dymitriady, a potem wojnę z Rosją, 1609-1618. Wojna z Rosją to jest oddzielny temat, bardzo ciekawy i nie ma co tutaj specjalnie o niej to wspominać, poza tym, że myśmy tę wojnę przegrali. Natomiast co ciekawego, jedna ciekawostka jest z tej wojny. Otóż koło Moskwy, na północ od Moskwy, jest taka ławra trojicko-sergiejewska. To jest taka rosyjska Częstochowa. Święte miejsce, tam są monastyry. Ławra to jest taki zespół klasztorno-monasterowy, cerkiewny, otoczony murem, męski. I tę ławrę polskie wojska z Dymitrem Samozwańcem II na czele oblegały przez około rok. W Polsce się mówi, że Szwedzi nam oblegali Częstochowę, tam przez miesiąc z hakiem. No i to jaka wielka była obrona, że obroniliśmy tych Szwedów, wypędziliśmy, jesteśmy dumni z tego. Ale że myśmy oblegali Rosjanom przez rok ich Częstochowę, też nieskutecznie, to o tym jakaś polska historia nie mówi. No, ale nie jest miło, kiedy ktoś komuś oblega, a tutaj my też oblegamy i co? No i nic. I nie wiadomo. W 1618 wojna się kończy. Polacy ponoszą klęskę, mimo tego, że byli już nawet w Moskwie urzędowali. Ale to się nie udało. Zaraz po 1618 roku, jak Polska tę klęskę poniosła, znaczy klęska to nie była taka wielka klęska, ponieważ zyskaliśmy terytorialnie, ale mogliśmy wyzyskać dużo więcej. Jak w tamtym czasie, w 1618 roku, mamy już 20 parę lat po Unii Brzeskiej, wszyscy biskupi prawosławni, którzy no nie przeszli na Unię, no powymierali. Tam został jeden ostatni, który też już był bardzo stary, już prawie umierał. Także nie było hierarchii prawosławnej. Można powiedzieć, że w tym czasie prawosławie się skończyło w Polsce. I skończyłoby się, gdyby nie to, że w związku z tą wojną rosyjską, że Polacy z tą Rosją przegrali. A w Rosji jeszcze trzeba powiedzieć, że w 1588 roku został założony patriarchat moskiewski. Bardzo ważna rzecz, bo do tej pory były tylko cztery patriarchaty. Konstantynopol, Aleksandria, Jerozolima, Antiochia. I piątym patriarchatem została Moskwa, co miało bardzo duży wpływ na politykę w Polsce. Bo prawosławni mieli bardzo blisko teraz patriarchat. Konstantynopol był daleko i był w niewoli, więc nie był taki mocny. W 1618 roku nie było już prawie tych hierarchów prawosławnych, ale przyjechał z Konstantynopola Teofanes III, następny patriarcha, który wskrzesił tę hierarchię. Metropolitą kijowskim został Hiob Borecki oraz jeszcze kilku innych biskupów zostało wyświęconych. Powstała ponownie hierarchia prawosławna. No to spowodowało znowu następne represje, ponieważ rzeczywiście ta hierarchia nie została uznana przez polskie władze. I później nastąpiły, no, wznowiły się represje. Tutaj pojawiła się taka postać, o której warto wspomnieć, jest to Józefat Kuncewicz. Jest to człowiek, który urodził się jako w prawosławnej rodzinie, ale przeszedł na stronę Unii. I to był człowiek, który ze szczególną zaciekłością zwalczał prawosławie.
Mieścił się w Połocku, był archibiskupem połockim i w całej swojej archidiecezji doprowadził do tego, że wszystkie cerkwie przekształcił z prawosławnych na unickie. Robił to w ten sposób, że przyjeżdżał do danego miasta, wyrzucał popów prawosławnych, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz, że po Unii Brzeskiej większość prawosławnych przeszła na Unię, ale była duża grupa, zwłaszcza niższego duchowieństwa oraz prostych ludzi, którzy nie przeszli na prawosławie, na katolicyzm, czyli trwali przy tym prawosławiu. Jeszcze chwileczkę o tym Józefacie Kuncewiczu. Bo to taka znamienna postać. Jest to człowiek, który bardzo skutecznie zamieniał cerkwie prawosławne na unickie i robił to w sposób bardzo brutalny. Oczywiście przy pomocy miecza, szubienicy, przy pomocy ognia, ogniem i mieczem po prostu to robił. Gdy się ktoś nie chciał podporządkować, no to wysyłał skargę do króla. Król zaraz wysyłał posiłki i po prostu robił pacyfikację. Takie coś miało miejsce w Witebsku na przykład. W Witebsku Rada Miejska, mimo tego, że zostały te wszystkie cerkwie przerobione na unickie, to Rada Miejska znowu przerobiła na prawosławne. Więc Kuncewicz postanowił jeszcze raz przyjechać i jeszcze raz spacyfikować te cerkwie wszystkie i przerobić je na unickie. Znowu to zrobił, ale tym razem prawosławni mieszkańcy Witebska postanowili złapać tego Kuncewicza i go po prostu kijami tam po prostu zaciukali, no można powiedzieć, czyli go zabili. Jak się król dowiedział, to wysłał dużą grupę zbrojną i kara dla miasta była taka. Odebrano prawo magdeburskie miastu. W tamtym czasie te miasta, wszystkie zdobyte po Unii Lubelskiej, bardzo chętnie przyjmowały prawo magdeburskie. To było bardzo korzystne prawo dla miasta. To prawo zostało Witebskowi odebrane. Następnie zburzono ratusz w Witebsku oraz główną cerkiew i kazano odbudować tę cerkiew za pieniądze miasta. Oprócz tego 100 obywateli miasta Witebska zostało skazanych na śmierć, z czego 20 około wyroków wykonano. Taki spotkał los to miasto Witebsk. No, Józefat Kuncewicz, ja tu specjalnie nie chciałbym epatować horrorem i opowiadać, jakimi on to metodami przekształcał tę cerkwie z prawosławnych na unickie. W związku z tym, ale wyobraźcie sobie, że to były straszne metody. Krew się lała bardzo szerokim strumieniem. I no cóż, jaka była dalsza kolej rzeczy? No, Józef Kuncewicz został wrzucony do Dźwiny, do rzeki, potem wyłowiono te zwłoki. Zwłoki potem już były czczone jako relikwia, jako męczennik unicki. To był już męczennik unicki, prawda? Można powiedzieć, że unici mieli swojego męczennika. Papież Pius IX kanonizował, czyli Józefat Kuncewicz jest świętym. A Jan Paweł II nazwał Józefata Kuncewicza aniołem pojednania. No to jaki anioł, takie pojednanie. No cóż, wypada tylko przyjąć do wiadomości, że taki fakt miał miejsce. Co było dalej? No dalej było, dalsze prześladowania powodowały wybuch powstań na Ukrainie. Tych powstań było wiele. Jeszcze w XVI wieku było powstanie Kosińskiego, potem Nalewajki, Fedorowicza, Pawluka, Ostranicy, aż w końcu w 1648 roku wybuchło powstanie Chmielnickiego. No to powstanie zmieniło cały układ, ponieważ powstanie Chmielnickiego, które wybuchło tylko dlatego, czy nie tylko dlatego, ale jednym z powodów była Unia Brzeska. Było to, że rozpanoszyły się prześladowania prawosławnych, a chłopi ukraińscy nie chcieli przyjmować kościoła unickiego. Oni trwali przy wierze swoich ojców.
I między innymi z tego powodu, ale nie tylko, bo też z powodu tego, że byli to chłopi pańszczyźnieni, byli wyjątkowo brutalnie gnębieni. Zresztą po każdym z tych mniejszych powstań państwo polskie przykręcało śrubę. Trochę może zluzował Władysław IV Waza, który wstąpił w 1634 roku na tron. Może trochę, bo był trochę mniej okrutny, ale jego brat Jan Kazimierz w 1648 roku, zaraz po wybuchu powstania Chmielnickiego, wstąpił na tron i też był znowu bardzo, bardzo przeciwnym, no, wielkim wrogiem prawosławia. Powstanie Chmielnickiego trwało parę lat i można powiedzieć, że ono wyniszczyło Rzeczpospolitą. Bo w sukurs Chmielnickiemu poszli Rosjanie. Rosja zaatakowała Polskę i był potop rosyjski, mówi się o potopie szwedzkim, ale był potop rosyjski, to jest jeszcze większy potop. Później był potop szwedzki jeszcze, czyli mieliśmy dwa potopy, rosyjski i szwedzki podczas powstania i jeszcze mieliśmy Chmielnickiego na głowie. Chmielnicki oczywiście, no jakby to powiedzieć, bardzo osłabiła się Rzeczpospolita wtedy, bo nie można było walczyć na trzy fronty. Chmielnicki w końcu, tam wystąpił taki impas w tej powstaniu, poszedł do Rosji, do cara Aleksego, który akurat no, nie chciał mu pomagać, ponieważ miał u siebie w Moskwie bunt solny. Kiedyś sól była na wagę złota, można powiedzieć. No i z tego powodu Rosjanie się nie palili do tego, żeby tych Ukraińców przyjmować. Natomiast ci Ukraińcy, czyli obywatele polscy, szykanowani przez polskie władze katolickie, uciekali do Rosji. Czyli to była, można powiedzieć, pierwsza masowa emigracja z Polski. No bo w 1660 roku wypędzono Arian i mówi się, że Arianie to jest pierwsza emigracja. No pierwsza emigracja polska to jest właśnie kozacy, którzy uciekali do Rosji, bo tam mieli dobre warunki życia, ponieważ mieli cara, który był prawosławny i mogli sobie normalnie żyć, nikt im tam nie przeszkadzał. A w Polsce przeszkadzano. W sumie nie wiem dlaczego, no bo kozacy bardzo wsławili się w pomoc Polsce, no bo na przykład no, w 1621 roku pod Chocimiem, gdyby nie hetman Sachajdaczny, który wprowadził około 50 tysięcy wojska, czyli więcej niż wojska Chodkiewicza, no to byśmy przegrali tę bitwę, prawda? A tak to te bitwy wygraliśmy. Tatarzy pomagali nam utrzymywać Turków na odległość. Pomagali nam w bitwie ze Szwedami, z Rosją. Mówię o kozacy, źle powiedziałem, nie Tatarzy, kozacy. Ci kozacy bardzo pomogli Polakom. Nie dość, że pracowali, a więc myśmy się bogacili. Polscy magnaci się bogacili dzięki ich pracy. To jeszcze mieliśmy wielką zaletę, że mogliśmy wystawiać najlepszego żołnierza, bo kozak to był najlepszy żołnierz. I powstanie Chmielnickiego spowodowało to, że cała lewobrzeżna, czyli wschodnia część w stosunku do Dniepru, dzisiejszej Ukrainy, to też się mówiło na to słowo Ukraina, ale to nie było państwo jeszcze, to cała przeszła pod Rosję. Myśmy stracili pół województwa kijowskiego, Czernichów, Bracław. To są miasta, które zostały stracone przez to powstanie Chmielnickiego. I później naprawdę Polska się, można powiedzieć, że nie podźwignęła, bo kozacy poszli do Rosjan i to potem kozacy Rosji pomagali. W wojnie z Turcją przepędzili Turków kozacy właśnie. Tatarów kozacy przepędzili. Polaków oczywiście też. Szwedów. Związek Rosji z kozakami był tragiczny dla nas, a był zbawienny dla Rosji. Dlatego w 1954 roku na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się wielka delfilada w 300. rocznicę umowy Perejesławskiej. To była umowa, na mocy której Rosja obejmowała właśnie tereny na wschód od Dniepru. I do tej pory, do dzisiaj Rosja się z tego faktu cieszy. I kto wie, no, historycy twierdzą, że gdyby nie to, że Rosja związała się z Ukrainą, z kozakami właśnie, to nigdy nie byłaby tak wielką potęgą, jaką dzisiaj jest. A to my mogliśmy tych kozaków zagospodarować. Przecież to my mogliśmy na siłę ich nie katolicyzować. Trzeba było po prostu uznać,
że oni są obywatelami Rzeczypospolitej, trzeba było dać im, oni dużo nie chcieli, trzeba było dać im prawo, żeby ich ataman, hetman kozacki, zasiadał w polskim senacie. To naprawdę Chmielnicki tego właśnie chciał. Chciano jeszcze, znaczy oni jeszcze domagali się, i to była tak w 1658 roku odbywała się taka no, zjazd w Hadziaczu. Na mocy tej umowy my mogliśmy odzyskać jeszcze tę Ukrainę. Ale warunkiem kozaków było to, żeby zawiesić czy zlikwidować Unię Brzeską. No, na likwidację Unii Brzeskiej Polska się nie zgodziła i niestety nie wykorzystaliśmy tej propozycji hetmana Wykowskiego, który proponował nam ponowne przejęcie tej prawobrzeżnej, lewobrzeżnej części za Dnieprem, czyli wschodniej części Dniepru. Skutki są tego do dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na mapę wyborców na Ukrainie. Od Dniepru na zachód głosują za Europą Zachodnią, od Dniepru na wschód głosują za wschodnią. No to jest to pokłosie tego zjawiska. Cóż jeszcze? No dalej było tylko gorzej. Represje się nasilały. Pod koniec XVII wieku Jan III Sobieski zakazał w ogóle używania mowy polskiej w pismach. Przepraszam, zakazał używania mowy rosyjskiej w pismach oficjalnych, a później już August II Mocny zakazał w ogóle używania języka rosyjskiego w liturgii nawet. Tej unickiej, i unickiej to oczywiście, i prawosławnej. Następne procesy były takie, że Kościół unicki coraz bardziej upodabniał się do Kościoła katolickiego. W 1720 roku na zjeździe w Zamościu uchwalono, że przyspieszymy proces latynizacji, czyli takiego no, zbliżenia do Rzymu Kościoła unickiego. I to nastąpiło oczywiście, wprowadzono instrumenty muzyczne, bo różnica między prawosławiem a katolicyzmem jest też taka, że nie ma instrumentów muzycznych w cerkwiach, nie ma ławek, no ale w kościołach unickich pojawiły się te elementy. Zresztą taka jest jeszcze tutaj rzecz, że Unia Brzeska to było stworzenie takiej mimikry, czyli to było stworzenie kościoła unickiego, który niczym się nie różnił od kościoła prawosławnego na zewnątrz. To znaczy, to był tak skonstruowany produkt, że wyznawcy tego prawosławia nie zauważyli nawet, że coś się zmieniło. No bo nadal można było chodzić do cerkwi, można było śpiewać pieśni, nie było tych wszystkich elementów katolickich, takich jak ołtarze boczne, czy konfesjonały, czy instrumenty muzyczne właśnie. Tego nie było, więc wielu chłopów całe życie przeżyło i myślało sobie, że oni żyją dalej w prawosławiu. Oni wiedzieli, że ten kościół ma jedną tylko drobną różnicę. Ta jedna drobna różnica to jest różnica polegająca na tym, że zwierzchnikiem kościoła unickiego jest papież. Jest też kilka innych różnic. Jedna różnica jest dosyć ciekawa, bo kościół unicki i kościół katolicki to jest jeden kościół. Można powiedzieć, że to jest jeden kościół, jest jedna religia, to jest religia rzymskokatolicka. Tylko wyznanie, albo można powiedzieć, ryt jest taki, prawda, unicki. Liturgia jest unicka. Ale są pewne różnice i to głębsze niż tylko to, co widać na zewnątrz. Taką dużą różnicą jest tak zwane filioque, czyli to jest zasadnicza różnica. Oczywiście dla ludzi, którzy nie mają wspólnego z religią, jest to rzecz mało istotna. Bo to polega na tym, że prawosławni uważają Trójcę Świętą, że jest w ten sposób skonstruowana, że tam najważniejszy jest Bóg Ojciec, natomiast Duch i Syn Święty pochodzą od Boga Ojca. W katolicyzmie jest tak, że jest Trójca Święta równoprawna, czyli Ojciec i Syn i Duch Święty są tym samym. I ta różnica jest w prawosławiu i ta różnica, czyli ta pierwsza wersja jest prawosławia, a druga jest w katolicyzmie. W kościele unickim jest tak jak w prawosławiu, czyli unici wyznają inną Trójcę Świętą niż katolicy. No i pytanie, co na to papież? Jak to papież? To jaki jest w końcu, jaka jest w końcu ta Trójca Święta? Jakbyśmy zapytali papieża czy jakiegoś
no, elokwentnego teologa katolickiego, jaka jest Trójca Święta, to on nie powinien odpowiedzieć na to pytanie. Powinien powiedzieć, że proszę o następne pytanie. No, ponieważ musiałby powiedzieć, że są dwie wersje, taka lub taka. No, tak samo jakbyśmy jechali jednocześnie dwoma samochodami i kierowali. To się nie da jedno z drugim połączyć. Kolejna rzecz jest celibat. Otóż w kościele prawosławnym celibatu nie ma, w katolickim jest. W kościele unickim też nie ma celibatu. Ale kościół unicki jest tak samo kościołem katolickim. W związku z tym, jakby zapytać papieża, czy księża powinni się żenić, to papież powinien powiedzieć, że nie rozumiem pytania. No nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo w kościele rzymskim nie powinien się żenić, ale w kościele rzymskim, ale rytu unickiego może się żenić i może zakładać rodzinę. Ja nie jestem w stanie tego pogodzić. Nie wiem, jak sobie z tym radzą katolicy, bo to są pewne prawda, różnice między tym a tym. Także są różnice, oprócz takich widocznych na zewnątrz, są też różnice doktrynalne i takie bardzo dosyć to głębokie, no bo to o naturze Trójcy Świętej jest to rzecz może dla obserwatorów z zewnątrz mało istotna, ale dla ludzi, którzy no, są członkami tej religii, no to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Cóż jeszcze? No, w 1795 roku trzeci zabór spowodował, że caryca Katarzyna wydała ukaz delegalizujący kościół unicki na terenie zaboru rosyjskiego. Na terenie zaboru austriackiego oraz pruskiego kościół unicki przetrwał. I od tamtego czasu nazywa się ten kościół grecko-katolicki. Czyli dzisiaj jest kościół grecko-katolicki i unicki mówi się jednocześnie, ale od czasów właśnie zaboru austriackiego jest to kościół grecko-katolicki. To są dwa wymienne. Po powstaniach w XIX wieku, po powstaniu listopadowym była fala represji, która spowodowała, że kościół unicki zlikwidowano, a to już tak, czy car Mikołaj I zlikwidował w 1839 roku na mocy Układu Połockiego kościół w Rzeczpospolitej, z wyjątkiem ziemi chełmskiej, która była, no, jeszcze nie była pod panowaniem wtedy Rosji. A w 1875 Aleksander II zlikwidował również i tę diecezję połocką, diecezję chełmską, i dlatego nie ma już kościoła, został całkowicie zlikwidowany kościół unicki, czyli został przerobiony na kościół prawosławny. I tu się powstał nowy problem, ponieważ ci unici, którzy tam byli, traktowali to w ten sposób, że znowu wiarę ich ojców się zabiera. I unici wystąpili zbrojnie przeciwko carom w obronie swojej unickiej wiary. No bo oni już od paru pokoleń byli unitami. Czyli byli pod wodym papieża, a teraz znowu każą im wrócić na prawosławie. Znowu ten ryt, który już się zaczął zbliżać do katolickiego, no, zmieniać go z powrotem, tę liturgię. No. Także to zamieszanie, widzimy, jakie zamieszanie potrafi zrobić religia. No cóż, może jakieś wnioski na koniec. Unia Brzeska to fakt historyczny, który jest brzemienny w skutkach do dzisiaj. No bo jak po drodze mówiliśmy o sytuacjach, w których mogło się inaczej potoczyć. Historia Polski na przykład. Ja oczywiście tam pomijam takie rzeczy jak na przykład wojna polsko-rosyjska, czy sytuacja po układzie w Jamie Zapolskim, gdzie mogliśmy też pokonać Iwana Groźnego i przejąć Rosję. Tylko że Iwan Groźny obiecał, że przejdzie na katolicyzm. No i myśmy uwierzyli mu to, ale on nie przeszedł na katolicyzm, prawda, i Rosja została Rosją. Także było parę sytuacji, w których mogliśmy zmienić swoją historię, ale Unia Brzeska po pierwsze była aktem bezprawnym, dlatego że została zawarta w taki sposób, że jedna ze stron tej ewentualnej umowy zawarła Unię Brzeską sama z sobą, a więc część katolicka zawarła umowę z częścią unicką, czyli też katolicką. Część prawosławna zrobiła swój sobór, więc tam się odbyły dwa sobory w Brześciu wtedy. I ten sobór prawosławny
nie zgodził się, potępił, obłożył ekskomuniką tamtą część katolicko-unicką. W związku z tym nie dokonała się faktycznie prawne przejęcie tego kościoła. Spowodowało też to wielkie waśnie narodowe. Spowodowała ta Unia nienawiść i podziały w polskim społeczeństwie, które poprzez następne wieki odbijały nam się czkawką. Poprzez powstania na Ukrainie, poprzez różne skutki tych powstań, na przykład to, że utraciliśmy dużą część tych swoich obywateli, którzy przeszli na stronę wroga, czy na stronę Rosji. Nie wykorzystaliśmy tej szansy, później skończyło się to zaborami. Wielu historyków uważa, że gdyby nie ta Unia Brzeska, gdyby nie ta nienawiść do tych prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej, gdyby udało się stworzyć Rzeczpospolite trojga narodów na przykład, albo nawet dwojga narodów, ale dwóch różnych religii na równoprawnych zasadach, wówczas bylibyśmy krajem dużym i stabilnym i mocnym, bo Rosja by na nas nie najechała, bałaby się. Szwecja też by się bała na nas najechać. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację w tamtych czasach. W związku z tym można powiedzieć, że Unia Brzeska skończyła się klęską wszystkich i Kościoła katolickiego, i katolików, którzy o tym nie wspominają, ale należy im to przypominać, że nie powinniśmy się kierować interesami Kościoła katolickiego w rozwiązaniu naszych problemów. Papieże kolejni naciskali na polskich królów i ciągle dążyli do tego, abyśmy tę część świata prawosławnego przekształcili na swoją modłę. To zawsze, bo Watykan nic nie ryzykuje. To, że Polska upadła w czasie zaborów, dla Watykanu nie było to nic, po prostu upadła. Nic takiego wielkiego się nie zdarzyło, ale dla nas to się zdarzyło coś, bo myśmy po prostu utracili swoją suwerenność, a po zaborach próbujemy się wygrzebać z tego stanu pozaborowego. I to wygrzebywanie trwa do dzisiaj. Gdybyśmy nie musieli się wygrzebywać z tej ponad stuletniej niewoli, to bylibyśmy na pewno w innym miejscu. Byłoby nam na pewno tutaj lepiej żyć. I za to wszystko odpowiedzialna jest Unia Brzeska oraz osoby, które o niej decydowały. Dziękuję Państwu. Jeżeli są jakieś pytania, to... Ja bym chciał tutaj uwagę zwrócić, bo bardzo mnie zaciekawiłeś tym, że Unici, tak samo jak prawosławni, mają podejście negujące filiokwę. No to jest taki podwójny absurd, bo w sumie cała schizma dzieląca Kościół na prawosławie i katolicyzm, później też jeszcze protestanci, no ale to później, no to się rozbiło właśnie o to filiokwę. To znaczy ateiście, ja jestem ateistą, ciężko w to uwierzyć, że on taki drobiazg, no ale tam nie był drobiazg, bo to było jakby, nie wiem, no, główna definicja Boga. Czyli chodzi o to, że w credo mamy fragment, który mówi, że z Ojca i Syna zrodzony, Duch Święty, tak? To jest w credo rzymskim stworzonym przez Karola Boromeusza na Soborze Trydenckim, zatwierdzone. Tak. No i właśnie prawosławni nie mogli uznać, że Duch Święty pochodzi z Syna i z Ojca, tylko uznawali, że pochodzi tylko z Ojca. Bo Duch Święty nie może pochodzić z Syna, bo skoro Syn pochodzi z Ojca, no to nie może Duch Święty pochodzić z Syna. W tym momencie... To była konsekwencja po prostu. To, że Kościół dla tej korzyści, jaką było przyjęcie tej części prawosławnych Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zrezygnował z tego, no to jest jakby tak... Historia zatoczyła swoje koło w sposób. Natomiast Kościół na tym stracił de facto, bo de facto to, że wiesz, że no katolicki. To, że Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się częścią Rosji, dużej części prawosławnej, jednak następowała dosyć silna rusyfikacja Polaków. Jeszcze by to potrwało 100-200 lat, to już nas nie było po prostu. No w końcu wielu wybitnych Rosjan to byli ludzie o korzeniach polskich, często nienawidzący Polscy, jak to był Polski, jak Dostojewski na przykład, antagonistycznie nastawieni do swoich polskich korzeni. No to w tym momencie no Watykan, czy też Rzym, bo Watykan dopiero później, od czasu Mussoliniego można mówić tak już w pełni o Watykanie, wcześniej Rzym po prostu, no stracił jeden z głównych katolickich narodów w Europie, tak? Natomiast to, że ludzie popełniali totalne absurdy pod
pod względem religii, to nie była tylko nasza specjalność. Jak widzimy na przykład historię Anglii, później Wielkiej Brytanii, jak już się zjednoczyli ze Szkotami, później Irlandczykami, niezbyt dobrowolnie, no to można powiedzieć, że wyspy też bardzo dużo straciły na tym, że po przejściu na anglikanizm naprawdę były tam ogromne masakry na tle religijnym, wyrzynano tych katolików. Później jeszcze protestanci szkoccy się wyrzynali z Anglikanami i bardzo trudno im było zachować równowagę. I do dzisiaj też się im odbija czkawką. Francja na przykład. Dlaczego Francja zaczęła upadać? No w epoce Ludwika XIV, który był wybitnym władcą, dopóki pod koniec swojego życia nie uległ różnym dewotom, tym swoim konkubinom dewotkom i nie zaczął jakby swoich sukcesów, które odniósł za młodości i za dojrzałości, pogrążać w gruzach z uwagi na to, że no, obrócił się przeciwko Hugenotom, czyli przeciwko francuskim protestantom. Czyli można śmiało powiedzieć, że początek końca Francji jako jednego z głównych światowych imperiów, no bo w XIX wieku to nadal był potężny kraj, ale jednak żył w cieniu Imperium Brytyjskiego, prawda? To była jakby takie druga liga, tak? Po prostu Francuzi brali to, na co im pozwalali Anglicy, to wszystko. No to zawdzięczają Francuzi temu, że Ludwik XIV pod koniec swojego życia stał się dewotem. To był jakby koniec. Albo na przykład Imperium Habsburgu, bo wymieniłeś te wielkie imperia lądowe, czyli Osmanów, Rosjan, Polskę. Ja bym raczej Rosjan w Złotym Wieku zarówno Wielkiej Brytanii, czy Anglii wtedy, bo wtedy jeszcze nie było Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, bo to był Złoty Wiek mniej więcej ten sam okres, czyli jakby późny renesans, wczesny barok, to był Złoty Wiek tych trzech imperiów, to ja bym jednak nie wliczył w tym momencie jeszcze Rosji do tego grona, a raczej bym wliczył zdecydowanie Imperium Habsburgów. Tak, tylko na mapie było widać trzy wielkie państwa. Polska, Imperium Osmańskie i Rosję. Rosja do czasów rządów Godunowa była całkiem no, bardzo dobrze sobie radziła. Mimo tego, że przegrali wojnę o Inflanty z Polską, ale sprzymierzyli się właśnie z Anglikami. Ale do pierwszej trójki raczej bym liczył Hiszpanów, a nie Rosję w tym czasie. Tak, no to oczywiście to można o tym. Nie, można, to nie chodzi o to. Ja nie chciałem robić tu rankingu najbogatszych krajów, tylko o to chodziło, że Polska była wtedy rzeczywiście bardzo potężnym krajem. Ale jeszcze. Wiesz, Hiszpania, chodzi mi tylko o to, że Hiszpania, znaczy tak mówią ogólnie, bo to jest jakby współczesne słowo, być może. Imperium Habsburgów, no upadło w dużej mierze tak samo jak polskie imperium. Czyli z uwagi na zbytnie przywiązanie do katolicyzmu, na niechęć do kompromisów, bo. My teraz widzimy ich tylko przez pryzmat inkwizycji, przez pryzmat różnych okrucieństw i tak dalej, a oni byli też źródłem europejskiego humanizmu, prawda? Przyczyn było wiele. Mieli też bardzo dużo jakby jasnych tak. Przyczyn upadku, bo one zostały zaprzepaszczone. Przyczyn upadku fanatyzm religijny. Jest wiele i było wiele w tych krajach. Natomiast katolicyzm można powiedzieć, że tak oględnie, że nie pomagał w utrzymaniu tych państw. Czyli fakt taki, że można było. Tylko że tak, Watykan rozgrywał swoją grę dla Watykanu, jest rzeczą najważniejszą, żeby katolicyzm rozprzestrzeniał się po całym świecie jak najszerzej. Nawet można zaprzedać swoją główną, główne dogmaty można zaprzedać, czyli można sprzedać się zupełnie, prawda? Czyli poświęcić coś najbardziej świętego dla siebie, czyli no, naturę własnego Boga, prawda? Żeby przejąć obszarowo, przejąć finansowo, przejąć ludzi po prostu. I nie patrzył się nikt na to, czy jakiś kraj, który jest wtedy sprzymierzeńcem tego Watykanu, na tym zyska, czy straci. Jan III Sobieski, wspaniały król, okej, ale on doprowadził polski skarbiec do zupełnej pustki. Znaczy, skarbiec już był pusty po tych potopach szwedzkich, ale on już zupełnie wyprzedał i spowodował upadek polskiego państwa. Ale to dlatego, że kolejni papieże nakazywali temu Sobieskiemu, żeby za polskie pieniądze bił Turka. No i on bił tego Turka i to skutecznie. Zlał Turka bardzo pięknie, tylko co z tego, że go zlał? Jak to kosztowało nas upadek, bo Polska upadła wraz ze śmiercią Jana III Sobieskiego w 1697 roku. To był upadek Polski. Bo potem, co z tego, że mieliśmy niby wolną Polskę w XVIII wieku? Jak Sasi, którzy rządzili na samym początku XVIII wieku, no rządzili razem z Leszczyńskim na przykład. August II Mocny wymieniał się, prawda, rządami. Ale co z tego, jak na polskim terenie stacjonowały rosyjskie wojska?
nie było polskiego państwa tak mocnego. Mówiło się, za króla Sasa jedz, pij, popuszczaj pasa. To mamy dzisiaj w tej chwili. To rozdawnictwo pieniędzy, te 500+, te wszystkie przywileje, te limuzyny, te wszystkie, widać jak władza szasta pieniędzmi w tej chwili. To jest no tak, takie coś, no jedz, pij, popuszczaj pasa, bo wolno, bo można. Wtedy też Polska już wtedy upadła. To potem, jak myśmy już się za poniatowskiego króla dźwigali, Konstytucję 3 maja, to było takie oderwanie, poderwanie się ostatnie, taki ostatni śpiew łabędzia, można powiedzieć. Już badamy historię i mamy nawet w naszej telewizji, w naszym stowarzyszeniu grupę zwolenników Sasów, że oni starają się pokazać Sasów, tą dynastię saską, która rządziła Polską od lepszej strony. No tak, no. Ale faktem jest, że być może to nie była wina Sasów, ale mieliśmy już przytrącony kręgosłup, można przyjmując ich narrację, ja nie mówię, że się z nią zgadzam, ale można tu na to spojrzeć w ten sposób, że Sasi przyszli tutaj i tak samo jak Poniatowski już niewiele mogli zrobić, tak żeby... Tak, no, ja tylko powiem, jeden z naszych wspólnych znajomych twierdzi na Facebooku, że Unia Brzeska to nie był wcale zły pomysł. I ja się w sumie mogę powiedzieć, że okej, to można o tym rozmawiać. Natomiast pomysł to może być, ale jak to zrobiono? Zrobiono w sposób najgłupszy z możliwych. Bo można było zjednoczyć te kościoły. Zresztą cały czas się o tym mówi. Papież jeden po drugim mówią, że trzeba jedność chrześcijan jest ważna. W kościele dzisiaj katolicy modlą się o jedność chrześcijan. Tylko że jak katolicy modlą się o jedność chrześcijan, to muszą wiedzieć, że modlą się o zamordowanie prawosławia. Bo to nie jest jedność chrześcijan na zasadzie, że spotykamy się razem, jednoczymy się, jesteśmy teraz na równych zasadach. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj jest po prostu przejęcie, wrogie przejęcie. Najwięcej na tym wszystkim stracili nie tyle Polacy, co niestety Ukraińcy. No bo tak jak wspomniałeś, najpierw byli prześladowani za to, że nie chcą przestać być prawosławnymi, takimi stuprocentowymi. Tak. Jak już wielu z nich przeszło na ten unityzm, no to tak. Niestety zaczęli być prześladowani przez Rosję i przez prawosławnych jako zdrajców. Tak. My mamy swój wielki udział, mamy wielki udział w dzisiejszej sytuacji na Ukrainie. No tak, Nasi przodkowie. My i Rosja. Nieprawdą jest, że nasi przodkowie byli tacy wspaniali, że Polska ma taką wspaniałą historię. Ja często słyszę od historyków, głównie prawicowych, nie wiem dlaczego, że mamy taką wspaniałą historię, powinniśmy się uczyć historii. Powinniśmy zapomnieć tę historię, jeżeli już tak chcecie gloryfikować naszych przodków, to zapomnijmy o tej historii lepiej. Bo jakbyśmy chcieli się uczyć o tej historii, to naprawdę wychodzą takie kwiatki, jak tutaj Unia Brzeska. Radek. Radek, proszę. Radek, byśmy udzielali gdzieś w tobą udział w rozmowie na ten temat. Tak. Nie mówmy o Ukraińcach. Wtedy nie było Ukraińców. Wtedy byli po prostu, jest jedna poprawka. Ale nie mówimy o Ukraińcach. Wtedy nie było Ukraińców. Oczywiście, że wtedy nie. Wtedy byli po prostu, jak to można powiedzieć, chłopi. Uciekinierzy głównie z Rzeczypospolitej. Oczywiście, że nie było Ukrainy, więc nie było Ukraińców. Drugi element. Tam nastąpiła taka sytuacja po Unii Lubelskiej. Cztery województwa, które należały do Litwy. Kijowskie, Wrocławskie, Wołyńskie i Podolskie zostały przejęte przez koronę. Włączone do Polski. Ale to na życzenie Litwinów, oni sami... Ale i po pierwsze. No. Od razu nastąpił szalony ruch szlachty na tamte cztery terytoria. Odbywało się, ja sobie tak wyobrażam, jak podbój Dzikiego Zachodu. Pojechali osadnicy, każdy brał sobie ile chciał. Ludzi, którzy tam mieszkali, brano jak bydło. Kto kogo chciał. 8% było tylko szlachty. Reszta było... I po pierwsze. Drugi element. Od razu wszyscy kniaziowie, którzy tam jeszcze pozostali, czyli taka można powiedzieć szlachta miejscowa, prawosławna, została przeszła na katolicyzm i się polonizowali. Chłopi zostali nadal przy języku ruskim i przy prawosławiu. Czyli są trzy płaszczyzny konfliktu. Językowy, religijny i klasowy. Pan był zawsze Polakiem i katolikiem. Podwładny był prawosławnym i chłopem.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że chłopi nie mieli żadnych praw, ale to żadnych. Nie było w Polsce oczywiście targów niewolników, tak jak w Stanach czy w Brazylii, ale cała wieś na przykład, chłopi, dzieci, dobytek mógł być przez pana podarowany drug pierwszy. Ten człowiek nie miał żadnego znaczenia, nie miał żadnego zdania. I tak było. I tak było. Również następna rzecz. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy wtedy, w tym okresie, kontrreformację, która jest no, czarną kartą w Kościele. Zygmunt III Waza był typowym kontrreformatorem. Typowym. I jemu na koronie, to co ty mówisz, Polski nie zależało. Głównie mu zależało na koronie szwedzkiej. I jako główny kontrreformator, tak możemy powiedzieć, chciał zrekatolicyzować Szwecję i Rosję. Rzymowi głównie zależy na tym, żeby prawosławie wyeliminować, czyli zrekatolicyzować. Rzym dążył cały czas do tego od 1098 roku, kiedy nastąpiła wielka schizma. 1054. Ale w 1098 roku nastąpiło, w 1054 został podział na ostateczny na prawosławie i katolicy. Kolejnym elementem to jest sprawa Rosji. Na jakiej zasadzie został przyznany patriarchat w Moskwie i on ma bardzo silne uzasadnienia historyczne, i dynastyczne i kanoniczne. Otóż w momencie upadku Konstantynopola tam nastąpiła zupełny rozwał na wschodzie. Córka brata ostatniego cesarza, Zoe Paleolog, znalazła się w Rzymie jako młoda dziewczynka. Przeszła na katolicyzm. Opiekował nią się bardzo blisko, między innymi papież Sergiusz IV. I dynastyczne właśnie takie, to między innymi to, co kontrreformacja właśnie sobie zakłada. Zoe Paleolog została wyswatana za Iwana III. To jest dziadek Iwana IV Groźnego. Iwan III Srogi się nazywa. Tak, Iwan III Srogi dokładnie. Zoe Paleolog w zamyśle Rzymu i całego tego obozu katolickiego miała zrekatolicyzować swojego męża Iwana III Srogiego. No ale Zoe Paleolog jako przedstawicielka bardzo znanej dynastii paleologów, którzy władali Konstantynopolem, słychać. To jest rodzina cesarzy, zaraz po przyjeździe do Moskwy przeszła z powrotem na prawosławie. Stała się ortodoksyjną, prawosławną królową. Podobny myk, tak powiem w cudzysłowie, była Janka Księżniczka Serbs, znana jako Katarzyna III Wielka, która była protestantką, a przeszła na prawosławie, jak się pojawiła w Moskwie i była ortodoksyjną, prawosławną królową. Teraz trzeba sobie jeszcze, Grzesiu, taką rzecz powiedzieć, że to trzeba warto też wspomnieć przy wszystkich powstaniach tych kozackich czy chłopskich na Ukrainie, bo to trzeba rozróżniać chłopów, którzy byli pańszczyźnianymi i poddanymi, od kozaków, tak zwanych rejestrowych i nierejestrowych. Polska uznawała taki kontyngent kozaków wolnych i on się wahał od 6 do 20 kilku tysięcy. Oni właśnie rezydowali na Siczy, w obozie. To jest tak zwany. I był tam hetman wielki i hetman koszowy, tak zwany. Bo Sicz to kosz. Tak, kosz. To oni byli nieuznawani przez Polskę. I za każdym razem, jeżeli polski Sejm ograniczał ilość tych rejestrowych kozaków, oni byli taką, można powiedzieć, półszlachtą. Nie pracowali na polu, no żyli no między innymi trochę z rozboju, bo wyprawiali się na Krym na przykład, na Czajkach.
wybuchały powstania. No bo taki człowiek, który był wolny, siedział sobie w koszu, że tak powiem, od czasu do czasu pływał na Morze Czarne na takie wyprawy. Teraz nagle miał być schłopiony i miał być chłopem pańszczyźnianym. Tych powstań było bardzo dużo. Wspominałeś o hetmanie Konaszewiczu Sachajdacznym, to też było bardzo poważne powstanie, a represje były niebywałe. No niebywałe były. Zresztą te rzezie powtarzają się przez całą historię tej części tego rejonu. No bo to może tyle. No. A ta Unia Brzeska, jak wszystko, co się wiąże z religią i z emocjami, tam przedstawię, mówię, emocjami. Jeżeli te emocje są narzucone prawnie, muszą się skończyć krwawo. No niestety tak było zawsze w historii. I to, co ty powiedziałeś, Grzesiu, to odbija się piętnem na dzisiejszej Ukrainie również. Dzisiejsza Ukraina to jest w zasadzie, można powiedzieć, dwa narody, o ile nie trzy. Bo ukraińskim językiem tam w tej chwili jest około 40 milionów ludzi. Typowo ukraińskim językiem włada praktycznie 12%. Około 15% mówi po rosyjsku, reszta mówi surżykiem tak zwanym. Surżyk to jest coś między rosyjskim a ukraińskim. I no mówię, to jest kraj w rozkroku. Cały czas był. A Unia Brzeska przyczyniła się, tak jak ty mówiłeś i pokazywałeś, do tego rozkroku. No to jest. No ale jeżeli chodzi o tych przechrzczonych królów, to na przykład Stefan Batory był protestantem i był wybrany jako protestant na polskiego króla i przekrzył się na katolicyzm. Wszystkie carowe, bo carowie rosyjscy, Romanowowie, był zwyczaj taki, że brali sobie za żony Niemki, które były protestantkami, wstępowały na tron polski i rosyjski i musiały przechodzić na prawosławie. Król Zygmunt III Waza miał syna Władysława IV, który był proponowany na cara i nawet zasiadł jako car Rosji, jest w oficjalnych pocztach carów jako car. Mógłby zostać tym carem, gdyby przechrzcił się z katolicyzmu na prawosławie. Ale Zygmunt III Waza on by się dał pokroić za to, żeby nikt z jego rodziny się nie przekrzcił na inną religię niż katolicyzm. Dlatego nie pozwolił tego, tak. Zygmunt III Waza nie pozwolił, żeby Władysław IV został carem, żeby się przekrzcił na prawosławie, bo gdyby to zrobił, to mielibyśmy polskiego króla na tronie carskim. To był tron dziedziczny, bo o ile u nas wtedy była wolna elekcja, tego widzimy się szlachty zależało, kto będzie królem, to w Rosji następcą był po prostu potomek tego cara. Także gdyby utrzymać dynastię, to do dzisiaj mielibyśmy, no Polska by była od, nie wiem, od Polski teraz, powiedzmy od Poznania, bo podejrzewam, że tu by nie było pierwszej ani drugiej wojny światowej, więc tutaj byłyby Niemcy, ale powiedzmy od Poznania do Władywostoku byłaby Polska. Nie wiem, czy to by było lepiej, nie wiem. Ale tak by było. Historia myśli inaczej. Ale na usprawiedliwienie Zygmuntowi III Wazie jest, może powiedzieć to, że Władysław IV miał wtedy 15 lat. Był trochę za młody i Władysław IV bał się go posadzić na tym tronie. Po prostu bał się, że fizycznie go po prostu tam zamordują. To było bardzo możliwe, nawet jakby zmienił religię. Tak, ale tak. To, co panowie mówią, to raz Paryż wart mszy. Właśnie, jest takie konwersje, czy takie przejścia na religię. Mają charakter czysto polityczny i to historia nie tylko Europy zna bardzo dobrze. Natomiast słuchając wykładu pana redaktora, ja sobie pomyślałam o Janion i jej interpretacji historii Polski, a dokładnie tego, jak my patrzymy na Polskę. Polskę jako Chrystusa narodów. To romantyczne widzenie Polaków i Polski jako takiego narodu, który zbawia Europę, prawda, nosi wartości, zresztą po dziś dzień chcemy wartości choćby do Unii Europejskiej bardzo wnosić.
pomijam, jakie my te wartości rzeczywiście wnosimy. To jest mocno dyskusyjne, ale tu pięknie historia Unii Brzeskiej i to, co zapominamy o Unii Brzeskiej, a co pan redaktor w swoim wykładzie pokazał, dokładnie pokazuje, prawda, że ta Polska wcale Chrystusem narodów nie była, wręcz przeciwnie. Że to, co stanowi taki element, powiedziałbym, nawet konstytutywny dla współczesnej Polski i dla naszego narodu, jest raczej takim elementem mało dialogicznym, mówiąc delikatnie, a na pewno pieniaczym czy takim antagonizującym. I myślę, że to może dużo współczesnych postaw wytłumaczyć. Tak, no. Dlaczego my raczej dążymy do raczej polemiki niż do dialogu. No, Chrystus narodu to jest pojęcie literackie. To wymyślił Mickiewicz. I to się przyjęło jako coś bardzo pięknego, jednocześnie niezbyt mądrego, no bo co to znaczy, że co? Jaki jest sens, że mamy umrzeć po prostu wszyscy, zginąć i co potem? No i potem się po trzech dniach narodzić ponownie, nie wiem, ja tego zupełnie nie rozumiem, ale romantycy tak mieli, że tak. Nie, ale jeszcze o tym, ale może powiedzieć ciekawostkę właśnie, że on po prostu, jego matka Katarzyna Jagiellonka, bo Zygmunt III Waza był pół Polakiem. Znaczy, pół Polakiem, no jeżeli uznamy, że Jagiellonowie to byli Polacy. Więc jego matka po prostu, jak długo żyła, a żyła do czasu, kiedy Zygmunt III Waza miał 15 lat, to spała z nim w łóżku i go nie puszczała, ponieważ bała się, że on nabędzie choroby, czy po pierwsze, że rozsieje geny królewskie w sposób niekontrolowany, to było złe. Po drugie, nabawi się choroby, której nabawił się również Zygmunt August. I Zygmunt August był bezpłodny. A uważano, że dlatego, że no, przez hulaszczy tryb życia w młodości gdzieś złapał chorobę, którą się nazywa bezpłodność. Oni uważali, że bezpłodność jest chorobą po prostu. I dlatego Zygmunt III Waza też był przez mamę pilnowany, potem no, na jego nieszczęście albo szczęście mama w wieku 15 lat odeszła z tego świata, no i potem mógł już te swoje rzeczy uprawiać, które uprawiał i robił to skutecznie. Okazuje się, że nie złapał tej choroby nie bezpłodności, bo miał dwóch synów, z czego jeden nieudany, a drugi beznadziejnie nieudany. Czy on potem został wywieziony do Szwecji. On był przez długi czas w Szwecji. I jak przywieziono go do Polski, to wielki kanclerz Jan Zamoyski powiedział: a coście za katolicką marę nam przywieźli ze Szwecji, jak popatrzył na niego. I usłyszał, jakie poglądy ma Zygmunt III Waza. Katolicką marę. Tak. Zygmunt III Waza nie chciał być królem Polski. To nie, to, on cały czas myślał o Szwecji. Ale właśnie Jan Zamoyski mu był w opozycji, ale Jan Zamoyski po prostu pokonał Maksymiliana III Habsburga w bitwie pod Byczynem w 1588 roku, po to właśnie, żeby ten Maksymilian nie zabrał tronu polskiego, bo szlachta wybrała, część szlachty chciała Maksymiliana, ale większość szlachty chciała Zygmunta. Co ciekawe, w bitwie pod Byczyną większość wojsk stanowili Węgrzy. Jak ktoś mówi, że Polak, Węgier, dwa bratanki, to niech sobie przypomnie bitwę pod Byczyną, w której to pogoniliśmy Węgra. Byczyna na Śląsku, miejscowość niedaleko Częstochowy. Pogoniliśmy tego Węgra. To nie jedyny przypadek, kiedy nie byliśmy w przyjaźni i zgodzie z Węgrami. Można powiedzieć, że większość czasu byliśmy właśnie wrodzy wobec Węgrów. Tak, nawet jest w naszej telewizji pogadanka. Znaczy, jest tak. Moja jest rozmowa na ten temat z Piotrem. Z Piotrem, tak. Że to jest absurd, że się uważa, że jesteśmy bratankami na przykład dlatego, że faszystowskie Węgry nie wsparły od razu Hitlera w najeździe do Polski. No a w tym momencie, no, czy bratankiem bardziej nie są Czechy, które razem z nami cierpiały? No tyle nie, że żeśmy najechali Słowację, prawda, żeby wziąć Zaolzie. No ale to już nasza wina. Morawy najechaliśmy. No tak, ale wiesz, o co chodzi. No, kto jest bardziej bratankiem? Czechy w tym momencie, czy faszystowskie Węgry, które... W polityce bratanków zdaje się, że nie ma. To są inni bratankowie niż w rodzinie. Ludzie się przyjaźnią, a nie państwo. I jeszcze można powiedzieć odnośnie co tym Grzesiu, odnośnie tych relacji polsko-węgierskich. To w XVII wieku, kiedy trwał potop szwedzki, to
To właśnie król węgierski Rakoczy proponował pierwszy rozbiór Polski. To miało być właśnie rozbiór Polski wtedy między Szwecją, Mielnickim, carem, Węgrami i Austro-Węgrami. Jest, proszę zobaczyć, to jest Konfederacja w Raguszy chyba. Nawet są granice, kto jaką część Rzeczypospolitej miał sobie zająć. Wtedy mogła być powstać właśnie, mogłaby dzisiejsza protoplasta, to co dzisiaj jest Ukrainą, z Chmielnickim na czele. Taka była propozycja. Tak, ale Chmielnicki był za słaby, żeby być królem. To jest, bo Chmielnicki mógł się odwołać królem, ale nie chciał. Wolał pójść do Aleksego Cara, żeby pod protekcją moskiewską, bo w protekcji w Polski, u polskiego króla nie mógł dostać, bo polscy królowie, wtedy król Jan Kazimierz, nie miał w ogóle, no, nie chciał tego robić. Zresztą nie przyjął propozycji Chmielnickiego, bo Chmielnicki, gdyby jego propozycje zostały przyjęte, to, a to nie były duże propozycje, już mówiłem o tym wcześniej, że to wystarczyło mieć swojego hetmana w Senacie Polskim. No i Unię Brzeską zlikwidować. No to... I jeszcze jedna rzecz. I niewiele. Przedstawiciele Siczy, czyli ta, można powiedzieć, szlachta kozacka, miała być dopuszczona do takich samych przywilejów jak polska szlachta. Ale Senat tak. Absolutnie... Tam było jeszcze kilka innych punktów. Znaczy, ale... król może by się i wahał, ale Senat stwierdził po prostu poselstwo od Chmielnickiego, które przywiozło te dokumenty, po prostu wygnał. Wygnali ich z izby, powiedzieli, wy jesteście chłopi, spadajcie na drzewo. Tak, no i taka jeszcze, prawda. Jak już o Chmielnickim mówimy, to warto przypomnieć bitwę pod Żwańcem. To jest taki fajny, znaczy fajny, cudzysłów, że fajny. Straszny moment, gdzie tę bitwę wygraliśmy tylko dlatego, że wódz Tatarów Islam Girej zdradził Chmielnickiego i dlatego tylko tę bitwę wygraliśmy, ale jaka była zapłata? Czyli zapłata była taka, że od Żwańca aż po Krym Islam Girej razem z Tatarami mogli grabić, kraść i palić, co chcieli. Czyli jasne. Jan Kazimierz dał im masz. Bierz to tych naszych Polaków, polskich obywateli i prawosławnych, i katolików, wszystkich. W Konstantynopolu. Bachczysaraju, ale nie tylko. Wartość niewolnika spadła do takiego poziomu, że można było kupić człowieka za garść tytoniu. Po prostu tak dużo niewolników było, po prostu taką ogromną ilość Polaków nas zabrano w jazer przez bitwę pod Żwańcem, której mogło w ogóle nie być, gdybyśmy nie mieli powstania Chmielnickiego. A to, o tym się nie mówi, że coś potworna tragedia, tam poszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jazer. Wiecie, wiem, co to znaczy. Nie wiemy, bo nie byliśmy, ale to jest niewola po prostu turecka. W niewoli tureckiej wesoło nie było. I chłopaki szli do wojska, a dziewczyny do haremu. Jeżeli mieli szczęście, bo mogli jeszcze gorzej wylądować. Więc i tak całą masę polskiego narodu straciliśmy przez to, że to zapłacimy temu Tatarom za zdradę Chmielnickiego ludźmi, naszymi Polakami, obywatelami. No to są takie karty historii, o których polska historia milczy. Ja bym chciał, żeby prawicowi politycy, żeby prawicowi historycy częściej do tych wydarzeń sięgali. I nie wiem, czy wtedy będzie panowało takie powszechne przekonanie, że historia Polski to jest bohaterska, wspaniała. No jesteśmy dumni, że mamy taką wspaniałą ojczyznę, taką wspaniałą historię. Guzik, prawda, mamy słabą historię, bardzo złą, a nasi przodkowie to były banda złych ludzi. No na tym trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie, no już tak może bez przesady, że aż taka banda złych ludzi w ogóle. Znaczy ja rozumiem, że były złe rzeczy się działy i na pewno część ludzi była niemoralna i wykorzystywała innych, no ale były różne karty. Jasne. Tak? Warto porównywać. Jak używamy kwantyfikatorów, to zawsze jest niebezpieczeństwo, że się pominie tych, którzy służyli dobrze. Oczywiście, że wiesz, no w końcu wygnano Arian, ale czemu oni u nas byli, prawda? No wiesz. Były prześladowania Żydów, no ale dlaczego byli u nas, a nie byli na przykład w Niemczech czy we Francji czy w Anglii? Nie, bo przyjęli Arianie. Natomiast Żydzi no, ale bardziej przybyli niż do nas. Przybyli do nas. No bo nie mogli, no z Anglii ich po prostu wygnano wszystkich. Z Francji i z Niemiec ich wszystkich wygnano. Było trudne
tych, którzy nie zdołali uciec, ich wymordowano. Tego okresu Amsterdamu to naprawdę nie mam co porównywać. Myśmy jednak stworzyli sobie taki mit Europejczyka czy Polaka, który jest tolerancyjny, ale to jest tylko mit. Mit, który przyciągał ludzi. No nie, ale w XVII wieku Żydzi uciekali z zachodniej Europy do Polski. No i najczęściej uciekali do Amsterdamu. I nawet Szkoci uciekali do nas. Ormianie do nas uciekali. Ciekawe dlaczego. Ja mam po części korzenie ormiańskie. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć. Gro Polaków jest wolne teoretycznie dopiero 150 lat. Jesteśmy społeczeństwem chłopskim, a pańszczyzna trwała no, ze 300 lat. I pewne stereotypy niewolniczego myślenia są bardzo głęboko zakorzenione. I to nie jest tylko w Polsce. Proszę sobie poczytać, był taki abolicjonista znany w Stanach Zjednoczonych, Frederick Douglass, czarny, który sam się wykształcił. I pisał, że niewolnik, nawet jak zostanie wyzwolony, to on przez trzy pokolenia jeszcze jest niewolnikiem dalej. Bo po prostu jest to zakodowane w głowie. I u nas to widać. U nas to widać, nie oszukujmy się. Jeżeli jest literatura na ten temat, bardzo szeroko, odsyłam na przykład do profesora Ledera, Prześniona rewolucja. Teraz się ukazał taki duży esej profesora Ledera, epopeja wyzwolenia Polaków. U nas jest mit, to co mówi Joanna, naszej wolności umiłowanej. A kto tych 90% chłopów wyzwolił? Car. Nie polska elita i szlachta, tylko car. A jak w Wielkopolsce, tylko to trwało wcześniej, bo zaraz jak nastąpiły rozbiory, to po prostu Fryderyk II przymusowo zlikwidował pańszczyznę i szlachcic, który stosował to, był karany tak jak w Prusach to było. I to zostało przynajmniej o te 70 lat wcześniej po prusku wymuszone. Wymuszone. Dlatego Wielkopolska jest inna. No tak, chociaż ja się nie zgadzam z Lederem, bo on się odnosi też do Francji, a los chłopa... Ale my mówimy, Jacek, o Polsce, nie o Francji. Tak, tylko chodzi o to, że los chłopa pańszczyźnianego we Francji był podobny jak nieprawda, w Polsce. Nieprawda. Polska była jedynym krajem w XVII i XVI wieku, gdzie chłop był przywiązany do ziemi. Nigdzie tego już nie było. W Szwecji na przykład byli wolni chłopi. A we Francji na pewno nie byli przywiązani do ziemi. Nie byli przywiązani. Oni może byli podlegli, ale nie byli przywiązani do ziemi. A to jest duża różnica. A to jest bardzo duża różnica. Polityczna. Oczywiście. W Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku właściciel mógł darować chłopa ze wszystkim drugiemu właścicielowi. To była ta dusza. To była, bo przecież się liczyło nie ludzi, liczyło się dymy. Co to znaczy dym? Bo przeciętnie chałupa, gdzie liczyło się od 6 do 8 ludzi. A na przykład znany zresztą z Ogniem i Mieczem, Jeremi Wiśniowiecki, władał, ocenia się od 250 do 300 tysiącami ludzi. To jest potężne państwo. Posiadał tych ludzi. Jest taka książka na przykład, która doskonale to opisuje, te relacje polsko-ukraińsko-rosyjskie, to tak dziś mówimy, ale ówczesne. De Beauvais, trójkąt ukraiński. Polska, Rosja, Ukraina. Od XVI do końca XVIII wieku. To pisze Francuz, który jest, jak to można powiedzieć, taki ambiwalentny. On patrzy z zewnątrz na to. To jest bardzo duża książka, to ma prawie 1000 stron. Ale jak ktoś przebrnie przez to, to jest naprawdę, zobaczy te stosunki interpersonalne, jakie tam traktowały. Jeżeli, no nie oszukujmy się, ale to jest też, widzisz, Jacek, relacja o Francji mówi. We Francji ktoś, kto miał plantację, powiedzmy, w Gujanie, miał 300-400 niewolników, bo to był taki rząd. A u nas to szło w tysiące.
No ale pierwszy, który uwolnił chłopów, był Tadeusz Kościuszko, który wydał Uniwersał Połaniecki. Ale nie wszedł w życie. Nie, oczywiście, że nie wszedł w życie, bo Kościuszko przegrał powstanie. I znaczy, nie, nie, no i szlachta w ogóle się nie podporządkowała. Ale był Uniwersał Połaniecki. Ale to było nie podporządkowała. W 1984 roku, czyli 80 lat wcześniej. Potem działał, prawda? No to już o Kościuszce nie będziemy tutaj mówić, bo to trochę jest nie na temat, jeżeli chodzi o Unię Brzeską. A zamach na tego, na wazę? Bo był jakiś zamach. Był. Tak, to tak, niejaki Piekarski. Na mękach. Który na mękach, tak, tak. Ale zrobił go nie właściwie, bo go źle trafił. Ale trafił go młotkiem po głowie i ten. Nie, tak, to był naprawdę niebezpieczny akt. No, bo mogło się skończyć śmiercią. No ale widzisz, ale zrobił to, tak jak już żartujemy w cudzysłowie, to zrobił to o wiele mniej skutecznie niż Ravaignac, któremu Henrykowi we Francji. Zabił, Ravaignac zabił któregoś. To Walezego, Henryka Walezego, który on w Polsce się nazywał Walezy, a tam był Henri de Valois. I to na kiblu, w toalecie. Tak. W wódce. W wódce, tak. I tak było. No to myślę, że będziemy już powoli kończyć to spotkanie. Tak, właśnie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze omówiliśmy Unię Brzeską z różnych punktów widzenia i... No ale nie, są ciekawostki jeszcze, bo czym się różni na przykład różnica między prawosławiem a katolicyzmem, to też jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest to, że w prawosławiu na przykład w prawosławiu można, oprócz oczywiście tego, że nie ma celibatu, to można używać antykoncepcji. Czyli prawosławie dopuszcza antykoncepcję i prawosławie dopuszcza rozwody. Tak. Można się po prostu rozwieść. No to jest taka ciekawostka, że... Znaczy, tak samo to, co ty Grzesiu powiedziałeś odnośnie tego Trójcy Świętej. Jest inny zupełnie stosunek do Marii. Stąd... Tak, według prawosławia w katolicyzmie Maria nie umarła, tylko została wzięta do nieba w ubraniu czy bez ubrania. To jest kwestia nierozstrzygnięta do dzisiaj. A według prawosławia Maria zasnęła po prostu. Tak naprawdę, bo u wielu ojców Kościoła też nie jest Matką Boga. Tak. Bo to zależy, jak potraktujemy teraz ontologicznie Chrystusa. No i walka z antykoncepcją to też katolicyzmie nie jest jakby standard zawsze. No ale w tej chwili jest tak, absolutnie tak. Zakaz. Ale święty Augustyn jakby no miał inne podejście. No ale to tak samo celibat jest nie dzisiejszy. Nie od początku. Praktycznie jest od XI wieku był wprowadzany. To reformy gregoriańskie Grzegorza VII. To około 1080 roku mniej więcej. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o ciekawej rzeczy o kalendarzu gregoriańskim, bo w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz, czy zreformował kalendarz juliański, wprowadzając kalendarz gregoriański i unici oczywiście przyjęli kalendarz juliański, czyli prawosławny. A więc aż nawet do tego doszło, że można zapytać papieża, którego dzisiaj mamy, prawda? Według... Dwa tygodnie. Teraz jest dwa tygodnie. Wtedy było 12 dni, a teraz jest... To był październik, nie? To był z 4 października na 15 października. Nie ma. Jak ktoś zapytał się, co było 10 października 1582 roku, to nie było takiego dnia, więc nic nie było tego dnia. Nic się nie wydarzyło, ponieważ nie było takiego dnia. Ale to się ten, tak, tam... No to się, to, teraz się kalendarz spóźnia, jeden dzień na 3366 lat w tej chwili, także mamy, a wtedy się spóźniał na raz na 130, zdaje się, 6 lat mniej więcej. I teraz wprowadzono te reformy, no i prawosławni go nie przyjęli, unici też tej reformy nie przyjęli. No i w związku z tym, im co rusz, to rozjeżdżamy się, także za jakieś tam tysiąc parę lat. Może za kilka tysięcy lat to w ogóle może zawiniemy sobie te kalendarze i będzie rok różnicy na przykład, bo to wzrasta. Tak. Jak przetrwa? Co jeszcze ciekawego, jeszcze prawosławie uznaje teologię apofatyczną, to znaczy Bóg według prawosławia jest nierozpoznawalny. Nie można o Bogu nic powiedzieć, dlatego że w prawosławiu nie ma czegoś takiego, że wychodzi jakiś prawosławny i rozmawia o Bogu. A Bóg to, Bóg tamto. W katolicyzmie no jest pełno różnych kaznodziejów, którzy opowiadają o Bogu, o relacjach z Bogiem, o spotkaniu z Bogiem. Prawosławny powie, nie mam nic do powiedzenia, bo Bóg jest niepoznawalny. Mówi się nie ma.
kwantyczna to jest ta teologia, która określa o Bogu w negacji. Czyli to, czego nie mogę orzekać, to właśnie mi mówi o Bogu. I druga rzecz, świat jest przebóstwiony. To jest taka, można powiedzieć, to jest bliskie bardzo panteizmowi gdzieś. Świat jest dla nich przebóstwiony. Prawosławie uznaje 7 pierwszych soborów powszechnych. Tak. Czyli do Konstantynopolitańskiego II w 787 roku. To były wspólne z katolicyzmem, powiedzmy, sobory. A później to już się zrobiło się po prostu. Zrobił się coraz większy rozjazd. Zresztą tam wtedy też był rozjazd, to nie były te same. Cały czas był rozjazd. Ale z perspektywy apofantyczna teologia jest bardzo ciekawa, bo ona włącza tą negację. I to jest interesujące, prawda? Bo z jednej strony potem scholastyka będzie rozwijała arystotelesowską logikę, logistykę choćby, a tutaj jest ta negacja. I to jest coś, co rozwija w ogóle, powiedziałabym, taki bardzo już średniowieczny nurt. No tak, ale prawosławie ma też swoje wady. Widzimy to w dzisiejszej Rosji, że jakby związki władzy z Kościołem są dużo łatwiejsze do zadzierzgnięcia, takie w pełni bezpośrednie i poniekąd bezwstydne. No i oczywiście z perspektywy muzyki, no to ja osobiście nie jestem zadowolony z tego, że muzyka instrumentalna jest wyklęta, tak? No bo... Ale za to churalna jest rozwinięta do... No ale wiemy... Instrumentalna daje więcej możliwości. Tak. Do widzenia. No tak, tak. No, muzyka churalna występuje w tym... W tym samym sensie jestem mimo wszystko wdzięczny Sobieskiemu za Haydna, Beethovena i Mozarta, prawda? Bo różnie by to było, jakby nie on z tymi trzema panami, którzy jednak no, sprawiają mi wiele przyjemności w życiu. Nie wiem, czy Sobieskiemu mamy zawdzięczyć te łaski. Znaczy wiesz, no, gdyby jeden był turecki, no to... No tak, to rzeczywiście, to może gdzie indziej powstałyby te... No Beethoven może jakoś, bo on był z Bonn, prawda? Może by zawędrował gdzie indziej, no ale... Już nie fetyszyzujmy tak, jakby te cesarstwo osmańskie nie było takie opresyjne. No nie, ale muzyka... To nie on o to chodzi, nie... tylko że sztukę jednak raczej narzucali bardziej swoją, więc... O wiele mniej było opresyjne na przykład niż Hiszpania. Ja myślę, że już naprawdę pora kończyć. Mhm. Jak ktoś jeszcze ma ochotę, to oczywiście można kontynuować w kuluarach. Ale też powoli powinniśmy tę salę opuszczać. Także podziękujmy Grzesiowi jeszcze raz za bardzo fajny wykład.